No, posiedziałem troszeczkę i wiecie co wam powiem? Żadnym miernikiem, ani tym, ani tym, ani Fluke, ani tym moim nie mogłem zmierzyć napięcia tutaj na R120, czyli napięcie z głowicy. Zobaczcie, 1,44 V, ale to jest stacja skowna, oddalona o no 250 km ode mnie i zobaczcie, już stereo zaczyna łapać przy tak niskim kanale, przy tak niskim poziomie sygnału, nie? Przykładając po prostu jakikolwiek multimetr, który tutaj jeszcze posiadam, to wycinało mi całkowicie sygnał. Za mała oporność wewnętrzna. Dopiero ten staruszek, ten Metex, pokazał mi dokładne głowieńce, dokładne napięcie PC z detektora z UL1200 na nóżce numer 13 i to jest R120, tak jak tutaj mam przyłożone, pokazuje mi dokładne napięcie, a za chwileczkę jak wyszedł odbiornik po wymianie tranzystorków na BF199 w głowicy. Zobaczcie, oddalone stacje o 200 km, zaszumione, ale odbiera. Przewiniemy od samego początku skalę, od samego początku i zobaczcie, rusko stację łapie i się włącza tak. Wyciszenie. I działa arch. I zaraz pokażę wam, co ono odbiera, co ta toska odbiera z dipola na wysokości 4 metry nad ziemią, no dosłownie ten dipol jest na garażu postawiony. No to co, zaczynamy. Tak, od najniższej stacji i jedziemy. Tutaj mamy wskazóweczkę i zobaczcie, stereo się zapaliło. Przy minimalnym naprawdę sygnale, nie? Jedziemy dalej. Z wyciszeniem, z szumem, tak jak na maksa wszystko, oprócz arczu. Wyłączony arcz. Automatyczna regulacja częstotliwości. Kolejna stacja. Dopuszczenie do głosu opozycji. Co mówił poseł Arkadiusz? Polskie Radio 24. Już nie chcę wyciągać, że jak pan prowadzi tą. Idziemy dalej. Następne. Ja cały czas kręcę. Moment. Następna stacja, to już lokalna. To już trzy, tak? Tu już jest czwarta. Tutaj coś było. Ruska stacja. To już 5. Sześć. Siedem. Po rusku. Siedem. Tutaj coś jest. Bardzo słaby, tylko 8. Jakby miał dipola ze wzmacniaczem, to by były tacy. Albo wyżej postawionego, nie? 9. Tu wszystko, nawet nie wiedziałem, że tyle stacji u mnie jest. 10. Idziemy dalej. Tutaj coś było. Jest zaszumione. 10. 11. Stereo bez żadnych szumów z lokalnych stacji.
Białoruś. 11. Tutaj coś było, ale stereo nie łapie. 12. Tutaj jest 13. Lokalna. Tu jakaś cisza, nawet nie wiedziałem, w mono. Ktoś coś znowu się bawi z nadajnikami. 13 stacji. Tutaj jest jakaś 14 stacja. Ale to nie lokalna, a Polska, ale nie lokalna. 15 sam zaszumione, 14 jest odbierających. Tutaj 15 stacja. Tutaj coś jest. 16 stacja. Może za szybko lecę. Tutaj to nie wiem, co to jest. 17 stacja. 18 stacja. Tutaj coś jest. Dziewiętnasta stacja, 107,9, Radio Maryja, ostatnia. Zaraz muszę się dostroić, o. Czarnym krzyżem, który do dzisiaj wisi tam, gdzie przed wiekami. Fiksem Jadwiki. Tu jest. Królowa zmarła bardzo 19, młody. Tak? 19 stacji i koniec. 19 stacji, z tego tylko 6 jest lokalnych, 7 jest lokalnych. Które... O. Które lokalnie, nie? Odbierają bez szumu, bez niczego. Nie mi się poruszać. I nawet do windy wyciągam ręce. Idę. No i dobra. Polska jest przestrojona. Stan jest idealny. A chciałabyś gdzieś pojechać? Dalej. Się zastanawiam właśnie nad wskaźnikiem tym. Czy wstawić wskaźnik poziomu sygnału. Bo ma dosyć bardzo ciekawe wzmocnienie ta głowica. Wyszło zajebiście. No i... Tak, i tu ile razy. I będę po prostu składał je, nie, do kupy. Nie wiem, czy może do oryginału przywrócę. Kurczę, no ono fajnie odbiera. Zaraz, bo jak szybko kręcisz, to szybko przelatuje. Wyciszenie działa, stereo działa. Podwajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o i to by było na tyle, no na razie. Zaraz będzie efekt końcowy, jak już będzie poskręcana, bo właśnie się klei panel. Panel już praktycznie posklejany. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Prowadzenie firmy to często czekanie. Na odpowiedni klej. Czerwony to czerwony. Ja tutaj mam taką delikatną ryskę. Na okazję. Gdzieś tutaj, w tym miejscu. Ale reszta jest wyczyszczona, jest... Wszystkie napisy są, nie? Wzmacniacz zrobiony. Końcówka mocy tutaj odnowiona, lewy kanał. Ustawione są prądy, jest idealnie zimny, jak tak po cichu gra. O, wróci do żywych i będzie piękny stan. Jeszcze fale krótkie zostało zestroić. Bo oczywiście trzeba pewnie będzie je podstroić. Długie odbierają, bo już sprawdzałem, ale to jeszcze raz sprawdzę. Na odpowiedniej antenie. No i działa. Działa. Stereokoder ustawiony. Napięcia na nóżkach. Wszystkie się zgadzają. I
co niektórzy z tego, co tutaj czytałem, to mówią, że ten UL1200, jak jest słaby wypust, to nie można osiągnąć 4,8V, nie? Na pośredniej, na nóżce numer 13. A wiecie co wam powiem, chyba tutaj nawet i siedzi ten słaby wypust, ale koder stereo łapie od 1,4V. Nawet te ruskie stacje włączało się już stereo przy tych ruskich stacjach. Także wiecie co wam powiem, jak już 3V jest na, albo 4, to jak 4V już jest na nóżce numer 13 układu UL1200, no tutaj to jest lokalna stacja, to tam jest 5,5V on teraz daje na lokalnej stacji, ale to musi być naprawdę lokalna stacja, nie? To jest właśnie ta stacja, która jest 300 metrów ode mnie, to dlatego takie napięcie daje. Ale normalnie jak pracuje tak 2,8-3V, to już stereo nie szumi i jest, już jest dobrze. Jak z anteny dochodzi na pośredniej, już na nóżce numer 13 już jest 3V, to już jest bardzo dobrze jak na ten układ. I no co, koderek 1601, tak? UL 1621, sorry. 1621 UL. Kondensatorów w audio tutaj, przy korektorze, nie ma sensu zmieniać, bo są foliowe. Ewentualnie można byłoby się pokusić o te tutaj te 2, 4, 6, 8 elektrolitów, tych dużych, ale nie ma przedźwięków, ja myślę, że one są sprawne, nie ma burku, nie ma przedźwięku, także na razie to wszystko zostaje tak jak jest, kondensatorów nie ruszam, bo nie ma sensu. No będzie piękny sprzęt, odrestaurowany. No panowie, efekt końcowy jest taki, że Toska odbiera około 300 km nawet, stacje oddalone. Okazało się właśnie tylko gra wszystko w stereo, pięknie. I wskaźnika nie będzie, tego co mówiłem, bo nie mam wskaźnika z podświetlaniem, tylko z tego powodu. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły na BL. Zobaczcie jak to pięknie chodzi. Arch, wyciszenie. Następny kanał. Następny kanał. W sumie 19 kanałów odbieram. Z tymi słabymi, nie? Zobaczcie. Tylko fakt, że te słabe to są albo litewskie, albo ukraińskie, albo białoruskie. Białoruskie przeważnie, nie? Z takiego przywileju mogą korzystać osoby niepełnosprawne oraz... Dobra, idziemy dalej. Tak dużo samochodów w tej chwili. Chyba tak w końcu myślę sobie, kurczę, no naprawdę to jednak zrobię. A zobaczcie, tutaj gdzieś znajdziemy z Białorusi. O! Wyciszę stereo, bo szum jest, ale praktycznie sygnału nie ma, nie z Białorusi. Ale odbiera! O! Kobiety z Birmy. Nasze pięknie chodzą, nie? Posłańcy tej dobrej nowiny, bądźcie gotowi i koniec. Przekazywać słowa nadziei Kościołowi, waszej Dobra. Ojczyźnie. Ja pozdrawiam. Przewiniemy sobie tutaj na o Radio Z 101,4 prawie na środku i to by było tyle z tej Toski, już więcej nie będzie nic, żadnych nagrań z Toski, znaczy będą nagrania z deka szuflady, którego mam tutaj, dek szuflada. No, być może, że jeszcze się zajmiemy taką motorolką GP300 i programowaniem. Tylko muszę postawić Windowsa 9.8 albo jakiegoś DOSa. Radius P110 na sprzęcie. Tutaj mam sprzęt do programowania takiego Siemensa starego. I
do tego, o, tu mam modemik taki na koma zrobiony. Podłączany jest na mini jacka pod wejście mikrofonowe. I będziemy je później programować, ale to mało ważne. Jeszcze została ta szuflada. O, wyłaś. Szuflada. Deck. Dokładnie MDS-432. No i co? I sorry za tamten film, że nie było ostrości na początku tego filmu, ale po prostu zdjąłem obiektyw szerokokątny, a nie przełączyłem kamery z makro na... Bo przy nałożonym obiektywie szerokokątnym muszę przełączać kamerę na makro, nie? O, i w ten sposób, żeby łapała ostrość szerokokątnie. Dwa podwójne zaproszenia na spektakl One. Toska piękna, no. Oryginał, bez żadnych wskaźników. 17 grudnia, a w pakiecie bardzo ważne sepa, biała wstążka, akcja... Pozdrawiam i do usłyszenia w następnych odcinkach.